Wznawiamy obrady 65. sesji. 65. sesji Rady Miejskiej, która została przerwana 28-29 czerwca. Dzisiaj te obrady zostały wznowione. Na sali obrad w tej chwili mamy 10 radnych. Nie stanowimy kworum do podejmowania uchwał. Ja mam pytanie, co dalej? Jak długo będziemy się bawić? Tak, jestem, nie ma, przychodzimy, nie ma znowu kworum. Jaki jest cel ostateczny? Bo wydaje mi się, że powinniśmy o tym być poinformowani. Ja tej chwili wyciągnęłam ze skrzynki tutaj listę próśb, pytań, wręcz zobowiązań w stosunku do pana burmistrza i co z tym dalej? Pani skarbnik wskazywała na zadania, które nie cierpią zwłoki, a więc między innymi stypendia, które tutaj pan Banaszyński zaczepiał i wiele, wiele jeszcze innych zadań, które powinny być no jak gdyby niezwłocznie załatwione. Pytam, czy możemy sobie taką daleką przestrzeń czasową to wszystko odsuwać? Szanowni Państwo, w stosunku do tych uwag, które były przedstawione i na prośbę tutaj też przedstawione do protokołu, nic się nie zmieniło. Nadal jesteśmy w takiej samej sytuacji i te zadania, które są tak samo zagrożone. Natomiast pragnę też przypomnieć jedną kluczową tej sprawę, że inicjatorem zmian w budżecie zostało finansem publicznym jest burmistrz. Wskazuje się w tym piśmie jako warunek podjęcia powrotu na salę sesyjną udzielenia odpowiedzi przez burmistrza na stawiane pytania. W podsumowaniu tego pisma dwóch w zasadzie wystąpień no, dotyczące pytań, drugie dotyczące żądań zmian, żądań, podkreślam, to są żądania zmian w proponowanym kształcie przeze mnie uchwały budżetowej. Miałem się do tego odnieść praktycznie w godzinę. Wszyscy mieli świadomość, że sesja ma zostać wznowiona i zostaje radni poinformowani, wznowiona dzisiaj o godzinie 10. Wiele słów padło na tych, wiele słów padło na tej sali, gorzkich, czasami niepotrzebnych. Natomiast dzisiaj musimy mieć świadomość, że część radnych wywiera presję na burmistrza Jarocina, wysuwając żądania zrealizowania zadań, które w części nie są przygotowane do realizacji, a tym samym można wysunąć wniosek, że albo z niewiedzy, albo ze złej woli próbuje się utrudnić burmistrzowi Jarocina wykonanie tegorocznego budżetu. Szanowni Państwo, przeprowadziłem w trakcie tych kilku dni kilka rozmów z radnymi i usłyszałem z tymi, których nie ma dzisiaj na sali, usłyszałem, że te warunki, które zostały postawione, muszą być spełnione, aby ci radni powrócili na salę. Jako doświadczony samorządowiec, który pracuje w samorządzie od wielu lat, uważam takie postępowanie za nieetyczne. Stawiają ci radni na szali wiele zadań, które o dziwo, bardzo mocno zabiegali w ubiegłym roku. Dzisiaj pojawia się wiele wątpliwości nad możliwością wykonania części z tych zadań,
a niektóre w mojej ocenie będą niemożliwe nawet do przekonania. Dziś po raz kolejny radni klubu Ziemi Jarocińskiej nie stawili się na posiedzenie Rady Miejskiej, co świadczy o obstrukcji w celu uniemożliwienia podejmowania przez Radę Miejską uchwał. Wczoraj, 2 lipca 2013 roku, radni klubu Ziemi Jarocińskiej złożyli do burmistrza Jarocina propozycję zmian do budżetu na rok 2013 z jednoczesnym zaznaczeniem, że od wprowadzenia tych zmian uzależnione jest ich poparcie projektu uchwały. Propozycja zmian jest próbą łamania prawa i ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Ziemi Jarocińskiej, ponieważ proponowanie zmian w budżecie jest wyłączną kompetencją burmistrza. Próba przejęcia kompetencji burmistrza przez radnych klubu Ziemi Jarocińskiej jest zamachem na demokrację i celowym działaniem uniemożliwiającym pracę organu uchwałodawczego, którym jest Rada Miejska. Niepodjęcie zaproponowanych przeze mnie uchwał skutkuje tym, że gmina nie będzie mogła przekazać powiatowi środków na wiadukty. Podkreślam, w tej chwili są wątpliwości, czy będziemy mogli te środki przekazać. Poza tym istnieje realne zagrożenie dla realizacji projektu Spichlerz Polskiego Roka. Brak środków na dokończenie inwestycji może skutkować zwrotem pozyskanych wcześniej środków zewnętrznych na ten cel, co byłoby równoznaczne z wydaniem z gminnej kasy 3 milionów złotych. Wymieniać można dalej. Bez stosownych uchwał nie zostaną przekazane pieniądze na stypendia dla uczniów szkół niepublicznych. Dla gminnych OSP. Na budowę boiska, które ma być realizowane przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową lokatorsko-własnościową.